krwi i krew braci swoich, opowieść z dziejów rodu Łosiów. To nowa pozycja w dziale lokalnej literatury. Nowa książka Aleksandra Bielendy jest już dostępna. Znaleźć ją można m.in. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy, wypożyczalni dla dorosłych i dziale zbiorów regionalnych. Książka była sytuacją, kiedy rozmawiałem z jedną osobą, z drugą, trzecią. Dzieliłem się z tą moją informacją, więc nawet w kręgach takich naukowych powiedziano mi, spróbuj znaleźć historyka. Więc szukałem tego historyka i przy takim zjeździe rodzinnym, w sumie rodziny Kurasiów w Lubzinie, gdzie ta moja ciocia jest świętej pamięci już od roku założycielem wraz z moim ojca stryjem Leonem Władysławem Kamińskim tej kapeli Kurasie, tam się poznaliśmy z panem Aleksandrem Bielen. To było pewno 10 lat temu. Ten temat jak gdyby zaczął się rozwijać i w ten czas ta sprawa książki nabrała tempa i nabrała po prostu sobie wyglądu takiego, że trzeba tą książkę napisać. Bo nigdy wcześniej nie myślałem, że będziemy pisać książkę o mojej historii, że to wyjdzie jak gdyby samo z siebie, nie? Ale jednak po prostu sobie w sytuacji tej, w której jesteśmy, żyjemy, widać z tego, że trzeba tą jak gdyby książkę uporządkować tą historię poprzez wydanie książkowe. Ja tę książkę zatytułowałem Opowieść. Bardziej skupiłem się właśnie na ludziach, na ich historiach, emocjach, uczuciach nawet, a mniej na tej historiografii takiej klasycznej z przypisami, szukania koniecznie dowodów pisemnych czy archiwalnych, choć one tam są. Tego się nie dało pominąć. Natomiast ta bardziej historia emocji historycznej niż faktów historycznych. Choć nie zmyślam żadnych faktów, bo jest to opowieść, pozwala na troszkę fantazji, troszkę fikcji, ale nie można nie pisać, czy można, prawdy, no nieprawdy, nie można pisać nieprawdy, bo wtedy się kłamie. A ja chciałem tego za wszelką cenę uniknąć. Z przekazu rodzinnego z dokumentów wiedzieliśmy od zawsze, że nasze korzenie są z Wołynia i związane z rodziną Łosiów. Z dokumentów, któreśmy posiadali, myśmy byli o tym doskonale zorientowani. Natomiast nie było dobrego czasu wtedy, kiedy można byłoby tę decyzję podjąć. Wiadomo, sytuacja historyczna, kiedy ojciec myśmy byli mali, potem zostałem osobą publiczną, to już rozeznawałem sprawę jak gdyby powrotu do nazwiska Łoś, ale tak się stało, że Warszawa się szybko skończyła i zostałem aktywnie na miejscu i z różnych znowu względów takich, no powiedziałbym, żeby nie robić wokół zamieszania siebie, że zmieniam nazwisko na Łoś, to zostałem do czasu, kiedy przychodziłem na emeryturę. I to tak gdyby moje zdanie, które gdzieś tam się, bo byłem jak senatorem, to już się orientowałem, kiedy można do tego, więc były wszelkie dane ku temu, żeby iść w kierunku zmiany nazwiska. Potem, kiedy zostałem osobą lokalną, to też było niezręcznie, żeby tam zmieniać nazwisko z Kamiński na Łoś, dla mnie uzupełniać, bo to dla mnie było jak gdyby uzupełnienie mojej historii. Nie Kamiscy, a rzeczywiście Łosie. I to trwało, no powiedzmy sobie, na pewno w takim najkrótszym czasie 20 lat, kiedy badałem poprzez Baranów Sandomierski, poprzez Porębę Radlną, poprzez Lublin, poprzez Żytomierz, te dokumenty, które po prostu dzisiaj mamy w posiadaniu i na nich się opieramy. Książka, którą rozmawiali panowie, główny redaktor, pan Aleksander Bielenda z panem Tadeuszem Kamińskim, który opowiada, jakby jego rodzina jest bohaterem tej książki, jest opowieścią bardzo interesującą, przede wszystkim bardzo ładnym językiem jest napisana. Czyta się tak jak baś, taką opowieść, prawda, może nie baś, tylko opowieść. Ciekawej też wystroju graficznym. Książka jest dzięki panu Tadeuszowi Kamińskiemu, jest dostępna w wypożyczalni dla dorosłych i w dziale regionalnym, więc jeżeli ktoś chce przeglądnąć czy pożyczyć, jest piękną pozycją, jest bardzo zgrabnie, tak sentencjonalnie napisana, też z dokumentami, więc zapraszam do naszych bibliotek. W tej chwili jest wiadomo, jaka jest sytuacja, więc można zamawiać przez telefon. Będziemy wypożyczać osobom, którzy są zainteresowani, poznać naszego Dębińczanina. Do dzisiaj sobie zadaję to pytanie, dlaczego zdecydowałem się podjąć tego
z początku wydawało się karkołomnego zadania, dlatego że źródeł nie było praktycznie żadnych. W rodzinie Kamińskich, której dotyczy w dużej mierze ta książka, i w rodzinie Łosiów, co prawda archiwów jest dużo, ale porozrzucane. Część jest na Ukrainie, część w Lublinie, część w innych miejscach, także tu w Dębicy. I jak sobie pomyślałem, że trzeba to ubrać w jakąś całość, to byłem na początku przerażony, ale w trakcie badania, sprawdzania okazało się, że jestem na drodze niesamowitej wręcz, podkreślam słowo niesamowitej, historii rodzinnej, a jednocześnie historii Polski i regionu. I wtedy zdałem sobie sprawę, że pomijając bohaterów, którzy, czy o których się mówi w tej książce, wywodzących się z rodu Łosiów i rodu Kamińskich, jak najbardziej Dębickiego, mówię o Kamińskich, okazało się, że tu już nie chodzi o losy samych bohaterów, tylko o jednego z nich szczególnie. Karola Pawła Łosia, który zmienił nazwisko na Kamiński. Był powstańcem listopadowym, kapitanem wojsk Królestwa Polskiego. Jego majątek na Wołyniu został skonfiskowany. Jemu groził wyrok śmierci, a w najlepszym przypadku zsyłka na Syberię. On z tej zsyłki uciekł. Schronił się w Galicji właśnie pod zmienionym nazwiskiem Kamiński, mieszkając w pobliżu Dębicy, w majątku Sanguszków i Ankwiczów. Tak w skrócie historia. Ale potem, jak już książka zbliżała się ku końcowi, to zdałem sobie sprawę, że dla mnie jako autora najważniejszy moment jest nie tylko ten aspekt historyczny dotyczący rodziny Łosiów i Kamińskich, ale w ogóle bohaterów narodowych, o których pamięć niestety zanikła. I zdałem sobie sprawę, że i powiem to dobitnie i górnolotnie, nie będę się bał takich słów. Zależało mi na tym, żeby patriotyzmu uczyć od tej strony ludzkiej bardziej niż urzędowej czy instytucjonalnej. I jeżeli mi się to udało, to mam satysfakcję. Ale to ja już nie mogę na ten temat nic powiedzieć. To już czytelnicy muszą rozsądzić. W każdym bądź razie to był przy końcu prac nad książką, a trwały one prawie 5 lat. Był to dla mnie cel numer jeden. Natomiast satysfakcja z korzeni rodowych dla rodziny Kamińskich, dla rodzin skoligaconych z Kamińskimi i Łosiami, to oprócz tego aspektu pamięciowego jest również ta prawdziwa historia, bo tam jest dużo rzeczy opartych na autentycznych postaciach, autentycznych dokumentach i autentycznych zdarzeniach. Ale mnie jako nauczycielowi historii, historykowi, regionaliście, okazało się, że pod koniec, powtórzę się tutaj, już kończę, ten aspekt pamięciowy. I ja uważam, że patriotyzmu i polskości powinno się uczyć na takich właśnie historiach, a nie na podręcznikach, które co kilka lat w dużej mierze niestety również kłamią. Co wiemy z praktyki zarówno tej PRL-owskiej, jak i niestety współczesnej. I to jest jak gdyby poza mną. Dla mnie to jest ten aspekt właśnie prawdziwego, takiego rzetelnego, uzasadnionego historycznie patriotyzmu. Czy dla mnie najbliższe w sercu jest ciągle rodzina Łosiów i to bym na to zwrócił uwagę, bo to jest historia, która po prostu sobie w naszym rzeczywistości się w tej książce dzieje. Zdjęcia są, one są jak gdyby przeglądową sprawą naszego pokoleń, które gdzieś tam się pojawiają od czasu syna tego powstańca, poprzez jego dzieci, wnuki, aż do nas prawnuków. I rzeczywiście jest to taka pigułka, która gdzieś tam się w tych zdjęciach mieści. Ale bardziej bym się odnosił tutaj do treści, bo sama treść tutaj pi krew braci swoich jest jak gdyby przywołaniem momentu historycznego, kiedy generał Krukowiecki podaje powstanie i nigdzie w historii tego zawołania nie ma, natomiast właśnie w tych naszych historycznych dokumentach to zawołanie jest i niektórzy historycy twierdzą, że ten powstaniec musiał być jako adiutant wcześniej generała Dwernickiego, a może i przy momencie podpisania
powstania przy generale Krukowieckim świadkiem tego zdarzenia, skoro po prostu sobie on te zdarzenia przywołuje. I to jest jak gdyby coś, co dla mnie po prostu sobie jest takim na sednem i esencją tej książki. O, siedzący tu obok mnie Tadeusz Łoś-Kamiński jest głównym sprawcą całego przedsięwzięcia. Ja początkowo, kiedy zetknąłem się z pierwszymi źródłami, miałem wątpliwości, o czym mówiłem. Natomiast Tadeusz był wyjątkowo staranny w dokuczaniu mi, przypominaniu o pamięci właśnie. A obiecaliśmy sobie, a zrobimy. I co, i Róża albo przyjeżdżał do mnie do Rzeszowa, albo ja do niego. No, ale jego, i to jest takie ładne słowo, determinacja sprawiła, że no nie mogłem odmówić. Już nie tylko jemu, ale całej historii. I tutaj niewątpliwie zasługa Tadeusza jest ogromna. Gdyby nie on, najprawdopodobniej mnie tej determinacji by zabrakło. No, parę razy jak gdyby wracałem do tej książki, czytając ją wcześniej w jakiś tego. Natomiast tu jest taka dla mnie sprawa, która jest też taką osobistą, ale w książce jest umieszczona. Kiedy próbowałem się poruszać mocniej, czy bardziej mocniej, ktoś mi mówił, zrób sobie badanie DNA. I te badania DNA, które gdzieś tam wykonałem w laboratorium w Nowym Jorku, tak się potwierdzają, jak gdyby całą ród naszej korzeni, który wywodzi się z basenu Morza Bałkańskiego, że ten pierwszy nasz przybysz do Polski, gdzie są w dokumencie żydomierskim odwołania do tego, przyjeżdża tu na teren Polski w 1096 roku jako uczestnik wypraw krzyżowych. I to jak gdyby nasze potwierdzenie DNA potwierdza to, co tutaj pan redaktor Bierenda mnie przekonuje, że wręcz po prostu sobie to jest no, to, że mi to się zamyka koło w sytuacji naszego DNA i ja jestem otwarty tutaj na wszelką jak gdyby rozmowę, że to jest jak gdyby historia ze wszech miar, no taka, mało powiedzieć autentyczna, prawdziwa, ale poparta dowodami historycznymi, bardzo głębokimi i tutaj nie potrzeba nawet jakichś dowodów historycznych, gdzie można sobie tą sprawę jak gdyby samemu dopowiedzieć. Ja powiem tak szczerze, po zakończeniu tej książki największym uczuciem, jakim mnie towarzyszyło, to był niedosyt. No nie kryję własnej niestaranności. Zadałem sobie pytanie, no można było zrobić więcej. Prawda, można było zrobić więcej, ale uznałem, że 5 lat to za długo. Trzeba koniecznie to ogłosić światu, bez względu na konsekwencje, czy komu się to spodoba, czy nie. Ale mamy niedosyt i zarówno Tadeusz, jak i rodzina, a i rodzina Łosiów, bo też się odzywa po ukazaniu się książki, czynią starania, żeby tę historię i innych członków rodzin Łosiów i Kamińskich pociągnąć, dlatego że tam pojawiły się wątki kompletnie nieznane polskiej historii, a polskiej historii dotyczą. I to tej wielkiej, proszę pani. Od powstań narodowych poprzez pierwszą, drugą wojnę światową, czasy PRL-u do dziś. To były postacie w jednej i w drugiej rodzinie, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo wiem co mówię, postacie wybitne w wielu przypadkach. Zarówno dla regionu, a tu dla Dębicy. No, jeżeli nikomu nic nie mówi nazwisko Kamiński, to jest wina Dębiczan, a nie Kamińskich. I ta książka broni pewnej racji. I słuszne pytanie pani jest, ale jednocześnie no, dopingujące mnie. Bo jak ja się zadeklaruję publicznie, że my tej sprawy jeszcze nie zostawiamy, no to wychodzi na to, że tak trzeba będzie zrobić. A ponieważ ja będę żył długo, no to mamy dużo czasu.